Szanowni Państwo, jak co roku spotykamy się przed mogiłą ponad 40 oficerów i żołnierzy Wojska Polskiego poległych w Bochni i na terenie całej Ziemi Bocheńskiej w tragicznych dniach września 1939 roku. Dzisiaj mijają dokładnie 83 lata od momentu napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę. Napaści, która zapoczątkowała wybuch najkrwawszego w historii konfliktu zbrojnego II wojny światowej. Jej bilans to niewyobrażalne ludzkie cierpienie, śmierć blisko 60 milionów istnień ludzkich, w tym ponad 5 milionów obywateli polskich, ogromne straty materialne i głębokie zmiany na mapie politycznej świata. W imieniu organizatorów serdecznie witam zacne grono dzisiejszej uroczystości, gości dzisiejszej uroczystości. Witam w pierwszej kolejności posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w osobach pani Józefy Szczurek-Żelazko, pana Władysława Kosiniak-Kamysza, pana Stanisława Bukowca. Witam wicemarszałka województwa małopolskiego, pana Józefa Gawrona. Witam dowódcę 21 Batalionu Logistycznego z Rzeszowa, pana podpułkownika Radosława Kozielewicza i starszego podoficera dowództwa, starszego chorążego sztabowego, pana Jacka Mokrzyckiego. Witam delegację kombatantów spod znaku Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Witam radnego województwa małopolskiego, pana Piotra Dziurdzię. Witam delegację powiatu bocheńskiego ze starostą bocheńskim panem Adamem Kortą na czele. Witam delegację władz miasta Bochni z panem burmistrzem Stefanem Kolawińskim na czele. Witam wreszcie gospodarza tutejszej parafii, księdza kanonika Leszka Rojowskiego. O zabranie głosu proszę panią poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Józefę Szczurek-Żelazko.